Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w czymś, co rzadko widzicie na moim kanale, czyli w unboxingu. Tak jest, zakupiłem sobie dwie rzeczy na kanał, które myślę, że bardzo mi pomogą, przynajmniej po tyle kupiłem, żeby bardzo mi pomogły w pracy. Tak więc co, bez zbędnego gadania, otworzymy sobie to wszystko. Jest to kamerka oraz jest to hub USB, czy tam hub USB, jak to mówi. Potrzebuję kamerki, no ponieważ sami widzicie chociażby jaka jest teraz jakość. Niezbyt, nie jest źle, ale nie jest tak dobrze jak mogłoby być. I po prostu wolę już teraz zaopatrzyć się w coś, co naprawdę pozwoli mi całkiem nieźle nagrywać. Będę mógł dzięki temu robić vlogi, przede wszystkim będzie łatwiej mi się nagrywało. Tak więc wyciągnijmy sobie najpierw tą kamerkę. Jest folia bumbelkowa. Ale to nie dla was, to jest dla mnie, dlatego to sobie zatrzymam na później. Jest to kamerka Logitech C920. Pozwala ona na nagrywanie w jakości 1080p. I to jest coś, na czym bardzo mi zależało. Oraz druga rzecz, to jest ten wspomniany przeze mnie hub. Kupiłem sobie huba D-Linka, ponieważ znam tą firmę i wiem, że jest ona godna zaufania. Poza tym na takich rzeczach jak hub moim zdaniem nie powinno się oszczędzać, o tyle, że jeżeli potrzebujemy go do lepszych rzeczy typu dyski przenośne i tak dalej, to jest to coś, no, na co powinniśmy nie że wydawać, wiecie, kupę pieniędzy, ale powinniśmy brać sobie coś, co jest warte zaufania. Wiem, że ta firma jest warta zaufania. Kupiłem sobie to wszystko w Media Arenie z tego powodu, nie jest to żadna reklama ani nic, bo kto by mi płacił za reklamowanie ich. Przepraszam. No i kupiłem to w Media Arenie nie dlatego, że tam było jakoś strasznie tanio czy coś, tylko wiecie co, Media Arena ma jedne z niższych cen rzeczywiście na Allegro. Ta kamerka była do dostania za 40 zł mniej na przykład. Ale powiem wam tak, po pierwsze kupiłem sobie te dwie rzeczy w jednym sklepie, więc przesyłka wyszła taniej. Po drugie, ja wychodzę z założenia, że zawsze warto kupować jest rzeczy droższe w sprawdzonych sklepach, ponieważ no wiecie, nie macie problemu z gwarancją i z tymi pierdołami. Ja tutaj walczę z tymi tasiemkami, kurde, jak ja tego nie lubię. A ja jeszcze nie mam paznokci, to już w ogóle jest masakra. Więc nawet, wiecie, nie jest to materiał, który musicie oglądać ze względu, znaczy w ogóle go nie musicie oglądać, ale nie jest to coś, co warto obejrzeć ze względu na to, że ja się na tym jakoś strasznie znam. Będę szczery, że się nie znam. Ale jest to coś, co warto zobaczyć, jeśli jesteście jakoś zainteresowani tym, co się dzieje na tym kanale, no bo jest to ważna sprawa, nie powiem. Tak jak Elgato było bardzo ważne, tak to też jest istotne. Jak to otworzyć? Ja nie umiem otwierać pudełek. Da się to jakoś tak zgrabnie, czy jak zwykle wszystko rozwalę? Damn! To jest naprawdę problem. Czekajcie. Może coś tu trzeba wyjąć? Dobra. Tak bym to sam, gdybym sam to otwierał, tak bym to otworzył, szczerze powiedziawszy. No, prawie mi wyszło. Myślę, że teraz to wszystko wyciągniemy. Tak jest, tu już nic nie ma. No wiecie, pudełko to macie standardowe opisy na każdej aukcji tej kamerki na Allegro. Macie napisane to samo, co na pudełku, więc możecie sobie po prostu to przeczytać. No i teraz trzeba to jakoś otworzyć pewnie. Tylko fajnie było nic nie rozwalić, bo... No bo nie ukrywam, że byłoby to przyjemne. Dobra, te plastiki wszystkie lądują sobie na razie na podłodze. Jeśli chodzi o kamerkę, którą teraz nagrywam, to jest to Nokia N8. Jest niezła jakość, ale sami rozumiecie. Tutaj nie mamy nic sztywnego, znaczy wiecie o co chodzi. Nie mamy żadnej, przepraszam, płytki w środku. Więc są jakieś instrukcje, gwarancje i tak dalej. Natomiast sama kamerka jest dosyć spora. Jest to taka kamerka, jaką ma chociażby Lahu czy Kamek, z tego co wiem. No jest ona duża. Dla porównania macie standardowe nożyczki z Ikei. Proszę bardzo, nie wiem gdzie to jest umiejscowione teraz. Więc tak to wygląda mniej więcej. To co dla mnie jest bardzo ważne, tak poza wszystkim, poza jakością i tak dalej, to jest tutaj to wejście małe. Ponieważ jest to wejście na statyw, gwint do statywu metalowy. No i mi się to przyda, ponieważ ja będę ją miał na statywie, nie na monitorze, więc dla mnie jest to ogromny plus tego sprzętu. Będę jej używał pewnie też do jakichś vlogów, więc możecie się spodziewać takich rzeczy. Tutaj macie też taki uchwyt,
do monitora i obecnie nie wiem, jak to działa. Nie chcę mi się teraz na to patrzeć, bo i tak na razie tego nie będę używał. Tak więc kamerkę odkładamy sobie na bok, przejdziemy jeszcze do huba, czyli tej rzeczy może na pozór mniej ważnej, ale dla mnie naprawdę istotnej. Powiedzcie mi, kto robi te opakowania, to jest po prostu masakra. Tak, nienawidzę tego rodzaju, tych twardych plastików. Uff, jestem... Nie mówcie, że to tak... Nie, nie pójdzie. Dobra, trzeba ciąć. To jest coś, czym zawsze się człowiek bawi. Masakra. Jest to hub, który ma USB 2.0, nie 3.0. Ponieważ nie mam żadnych urządzeń na USB 3.0, a poza tym był on najlepszy z ofert. I aż tak bardzo... Wiecie, jakie to jest twarde? Jak... Też jakkolwiek by to nie brzmiało. Ta... Tu mam jakiś kawałek... Stop, czy ja nie przycięłem czegoś ważnego? Prawdopodobnie coś poprzycinałem. Chyba, że to się dopiero tu zaczyna. Dobra, no ale już, skoro zrobiłem pierwsze cięcie, trzeba jechać dalej. Jeżeli ktoś jeszcze... W ogóle... Jakie to jest... Jeżeli ktoś jeszcze został oglądać... No to pewnie teraz się ze mnie mocno śmieje, kurde, molek. Nie, tu chyba nie było nic istotnego. Możemy się do tego teraz mniej więcej tak dobrać. Coś tu było, zobaczcie, jakie idealne cięcie. Nic nie naruszyłem. Idealnie nad granicą tych wszystkich karteczek, które są na pewno straszliwie ważne. I mamy samo urządzenie, do którego dostanę się w ten sposób. Oczywiście, że się nie dostanę. Super, naprawdę. Jeszcze znając życie, przednę ten kabel. Dobra, teraz łaskawie mogę już wyjąć to, co kupiłem. Mogę, proszę. Tu mamy kabel zasilający. To jest strasznie istotna sprawa, wiecie, bo jeśli chcemy podłączać dyski i tak dalej, z tego co ja wiem, chociaż się na tym nie znam, ale tak mi się wydaje, ważne jest tu zasilanie, no bo łatwiej wtedy to lepiej urządzenie działa. Ma on raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem portów USB, z czego te dwa to są jakieś porty szybkiego ładowania, czy jakoś tak są inaczej nazwane. Podobno jakoś szybciej ładują, nie wiem. Mam nadzieję, że pod nie też można podłączyć normalnie sprzęt, to będę musiał sobie przeczytać. Jeśli nie, to będę ich używał do szybkiego ładowania. Tutaj mam wejście jeszcze na taki kabel USB. No i właśnie na ładowarkę jest tutaj ten kabel USB. On ma jakąś specjalną nazwę, ale jej nie znam. Jak zauważyliście, jestem ekspertem komputerowym. Po prostu wiecie, to wpinamy tu, to idzie do kompa, to idzie do gniazdka. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że podoba wam się ten pack opening, ten unboxing, chociaż wątpię, bo moje zawodowstwo jest dosyć nikłe, nazwijmy to w tej kwestii, ale jest to taka informacja, żebyście zobaczyli, że coś się dzieje z tym kanałem, że staram się ciągle coś robić, ciągle coś udoskonalać, wkładać to swoje pieniądze, no bo na pewno nie pieniądze z YouTube'a, bo nic nie zarobiłem, prawda? Tak więc to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, że wesprzecie mnie łapką w górę, mimo że jakość pewnie była nie za dobra. No i jak to wszystko będzie działało, możecie zobaczyć w moich materiałach. Tak więc to był Koza, kanał Koza Sport. Na razie! Piona tutaj wam pomacham. Cześć!